Siemanko, z tej strony MDziak i dzisiaj znowu zagramy sobie w Subnautikę. Lecimy z tym koksem. Pójdziemy sobie chyba dzisiaj na wyspę, wiecie? W ostatnim odcinku pytałem się was, czy mamy iść na wyspę, czy mamy iść do Aurory. Ostatecznie nie usłyszałem ani jednej odpowiedzi, pewnie ze względu na to, że nikt tego nie oglądał do końca. Dzięki. Więc tak jakby mówiłem tam, że jeśli nie dostanę żadnej odpowiedzi, to wybiorę sobie sam. I wybrałem sobie, że pójdziemy do tego, na wyspę. Najpierw zwiedzimy to gówno kosmitów, to coś. Nie wiadomo co. Znaczy to jest działo. Tyle wiem. 2000 years later. Nareszcie. Ile można? What the fuck? Przecież wam cięcie zrobiłem, bo myślałem, że pęknę zaraz. O fuck, i znowu przyzwyczajenie się do innej gry. Ech, świetnie. Do innego sterowania. Dobra, czyli my możemy zrobić coś jeszcze ciekawego. Powiem co, pompa, rura, kompas, oddycharka, gaśnica. A, to już mamy. To już mamy. To już mamy. Okej. Okay. Tab? Tak, tab. Mamy już ten skafander przeciwpromienny, dlatego było pytanie, czy nie idziemy do tego. Do Aurory, bo Aurora nam wybuchła i formalnie możemy teraz już do niej iść. Ale nie chcieliście wybrać, znaczy nikt nie wybrał, może tak. O kurde, on to tylko 15% mocy, fuck. Bateria by się przydała. To będzie w elektryce, Jezu, gdzie ja tego szukam? Bateria. Dwa razy kwasowy grzyb i ten. No nie, nie mamy miedzi. Fuck. Czy jeszcze zanim to... Chyba, że tutaj mam. Nie. Czyli jeszcze zanim to, to musimy się przepłynąć i znaleźć troszkę miedzi. Fuck. Już w miarę umiem je w konia robić, ale... Dobra, no. Dajcie mi miedź. O, fuck. Okej. Okay. I am alive in a true light, you're the creator. Fuuuuck! Plecy mi robi. No fuck! Tu widzę kolejne to gówno. Rudo miedzi. Spierdlamy stąd. Mam tylko 7% baterii. Zobaczcie. To też jest to gnojstwo. Mówię. Okej. Okay. I am alive in a true light. You're the creator. Daleko nie musieliśmy iść. Great. Nowa baterika zawsze się przyda. Nie musimy nic jeść, pić i tak dalej. Dobra, w którą stronę jest ta dziwaczna chmura? Tam jest. I tam właśnie popłyniemy. Bo tam jest wyspa. Wyspa z tym działem kosmitów. Właśnie tam się dzisiaj wybieramy. Bo mnie ciekawość strzela po prostu. Chcę tam pójść, pochodzić, poogarniać. Słyszałem coś, że za Aurorą jest też jedna jeszcze wyspa. Że chyba gdzieś tam jest wyspa jeszcze jedna. Ups. Chociaż tyle wam powiem, że nie wiem. Just nie wiem, bo...
Just nie wiem, bo nie widziałam tego u nikogo. Tego sobie nie spoilerowałam akurat. Kurde, noc jest, no nie wierzę. Dobra, chodźmy pod wodę, jest minimalnie lepsza widoczność. Ja chcę tego światła. O, dobra. Rozglądajmy się tutaj po dnie, to może coś jeszcze znajdziemy do zeskanowania. Co to jest? O kurde. Tutaj to nas jeszcze nie było. Jakaś nowa ryba do skanowania. Okej, okay, neonówka. Aha! Fuck! Coś mnie dużego chciało zjeść. Wait, bo chyba straciłem orientację. No, wypłyń! Kuźwa wypłyną. Wait. To jest nasza. No, nieźle! Tam jest nasza baza, tu jest Aurora. No to tam jest ta wyspa. Już widzę jej zarys. Nie wiem, czy widzicie też. Ale ja widzę zarys już tej wyspy. Erosion patterns on the land masses suspended here suggest they once floated on the surface. Że kiedyś pływało na powierzchni. Ale że co pływało? O, fuck, tam jest to bydle takie. Becz nam tutaj dużo mówi. Nie wiem w którym odcinku, ale w którymś odcinku tak ją nazwałem, więc no tak zostało jakoś. Patrzcie. Dokładnie o tym mówiłem. Akurat teraz mi przyszło powiadomienie z radio, no. Ja tu zwiedzam nowy teren. Co to jest? What the fuck? Daj się zeskanować. Daj się zeskanować. Daj się zeskanować. Fuck. Daj się zeskanować. No co jest? O fuck, co to jest? Co to jest? What? Lokalna forma życia. Krabu pająk. Aha. Szkoda, że jest noc w sumie, bo trochę gówno widać, ale... What the fuck? Oh fuck, aż sobie gargle popsułem. Fuck! Co to było? Co to było? Gdzie to jest? Ja jeszcze się bardzo na odcinkach nie przyznaję, ale sobie troszkę gardło. Fuck! Co? Gdzie? Fuck sake! Ale sobie gardło ostatnio popsułem takiego. Fuck! Co? Okaz z objawami... Czego? A to mnie atakuje. Fuck, zostaw mnie. Zostaw mnie. Fuck you! Becz! To tu idzie. Why? To było coś tam z objawami infekcji? No f... Fug! Co to było za... WOF! To nie były moje zwidy, to coś tu pływa! Co to jest i dlaczego to bydle mnie nawiedza? Pamiętacie jak mówiłem o dziale? To jest działo.
Działo kosmitów w sumie. Które da się jakoś rozbroić. Jakąś tabliczkę mam włożyć. O, co to jest? What the fuck? Fragment fioletowej tabliczki. Co? Ram dane, fioletowa tabliczka. What? Nie do końca ogarniam, co się tu dzieje. Czy ja muszę taką... Taką tabliczkę muszę chyba znaleźć. Chyba, że da się ją wykraftować, no ale... I don't know. Szczerze mówiąc. Widzę, że tu mogę iść. O! Fioletowa tabliczka. Jaka fajna tabliczka. Robi wrażenie. Nie będę tam szedł. Chcę wejść tutaj. To mnie ciekawi. Fuck. Wiedziałem. To mnie ciekawi. This structure is composed of a metal alloy with unprecedented integrity. No match is found. Rozpocznę analizę strukturalną. Performing structural analysis. To jest zrobione z czegoś, ze strasznie wytrzymałowego materiału. Czegoś, czego nie może ogarnąć baza danych, więc tak jakby to jest jakby nowy materiał. A co jeśli oni tu są? Co ja wtedy mam zrobić? Jeśli ktoś tu nadal jest. Zielone, świecące, muszę dotknąć. Czekaj, co? Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. What the fuck? Unknown language. Attempting translation. Aha, pobrałem jakieś dane w nieznanym języku. Twoją najlepszą szansę na połączenie tej placówki w dolnej części, powiadasz? A to? To wygląda jak brama w sumie. Dokąd? A to co? To wygląda jak takie... Chodź, weź mnie, dotknij, zabiję cię. Kostka jonowa. Tak se wziął. Kostka jonowa. Do kieszeni. Czekaj, co? Przeprowadzenie analizy wzoru. Wymagano dodatkowe dane, czyli nie wie, co znaczą te znaczki na ścianie. Kolejne dane. Zobaczcie, to się nie świeci, póki do tego nie podejdę. What? To na pewno nie wywoła jakiegoś alarmu? Kostkę jonową wezmę sobie. Czemu nie? Coś słyszałem. A
unknown language, attempting translation. Dobra, nawet jeśli to jest opuszczone, dlaczego tu są jakieś da... Wolof! Winda? Wow. Wow, gdzie jestem? Tu się da wypłynąć. Ale po tym, co zobaczyłem w wodzie, chyba mi się nie uśmiecha stąd wychodzić. Czy ja tu byłem, czy mnie nie było? Nie, chyba mnie nie było. Chociaż... Nie, nie było mnie, nie mijałem czegoś takiego. Co to jest? Jakie fajne! Ja to chcę! Karabino... Ja tu... Daj mi to! Daj mi to! Ja to chcę! Daj! Fuck, dlaczego nie mogę wziąć sobie karabinu obcych? Wiem, możecie powiedzieć, że zachowuję się jak małe dziecko, ale no kurde, świetna zabawka. Dobra, to zajmuje mi jeden punkt miejsca, więc to mogę sobie zbierać. Nie wiem, do czego mi to, ale... Mogę iść górą, albo mogę iść dołem. Tamten... Beach mówiła, że coś tam na dole jest, to co? What the actual fuck? Portal obcych? Że co kurna co? Jeszcze mi powiedzcie, że ja mogę to odpalić. Się już w ogóle załamie. Okej. Okej. Znowu ten dźwięk był. No cóż, jolo do góry. O. O, tak sobie tabliczka leży. Wezmę sobie. Na pewno mi się nic nie stanie. Tu może być tak dużo radioaktywnych rzeczy, że wow. Nawet nie tyle radioaktywny, bo na... Bo na coś radioaktywnego to ja mogę być w sumie odpornym, no bo mam ten skafander, ale coś innego niż radioaktywne. Pokeball! Urządzenie zagłady? Urządzenie zagłady, tak po prostu sobie tu... Co złego może się stać? Za tymi drzwiami. O, ja mam tą tabliczkę. Włam level hard. Ups. Ups. A nie, stąd i tak było zejście, okej. To może nie będę tak biegać dużo. Jest taka opcja, jak skanuj siebie, co? Infekcja bakteryjna w swoim organizmie rozwija się. Wykrywam podrażnienie skóry i odzew układu odpornościowego. Wymaga na co dalsze dane, by zidentyfikować odpornościowe. Aha, okej. Okay. Ale... Może najpierw to lepiej przeskanuję. Zanim czegokolwiek dotknę.
rdzeń energii. Co to jest? Co to jest za... Au. The control panel is broadcasting a message. Translation reads: Warning, infected individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine. Aha. Translating background broadcast. Aha. Databank. Czyli jestem zakażony i dlatego nie mogę wyłączyć tego działa. Jakbym nie był, to bym mógł wyłączyć. Ta planeta jest pod kwarantanną, czyli ci obcy nie są źli w pewnym sensie. Jeśli o to chodzi. Jeśli im chodzi tylko o to, żeby trzymać jakąś wyspę pod kwarantanną, no bo taka jest potrzeba, no oprócz tego. Znaczy to nie jest jeszcze złe, ale chodzi mi o to, że... No wiecie, jeśli coś jest pod kwarantanną, nie da się tego wyleczyć, no to w końcu trzeba to zniszczyć, ale... Chodzi mi o to, że... Że no god damn it, ale... Od czego jestem zarażony? Kiedy ja się niby zaraziłem czymś? Coś mi tu nie pasuje. Woda mi się kończy, a nie do końca mam czym się napić. Znowu ta winda. Ale fajnie. Także tego. Ja naprawdę chcę wrócić tylko bezpiecznie do domu. Ja naprawdę chcę tylko wrócić bezpiecznie do domu. Wypuśćcie mnie stąd. Wypuśćcie mnie stąd. To nadal wygląda jak brama. Wypuśćcie mnie stąd. Chociaż nie, bo tutaj też coś takiego jest. Dobra, never mind. To po prostu tak po środku tak ładnie wyglądało jak brama. Ja chcę stąd wyjść. Super, nie mam czym. Zdechnę z pragnienia, świetnie. Trzeba będzie wrócić do domu po wodę, bo chyba nie mam przy sobie, co nie. A nie, mam przy sobie. Vital signs stabilizing. Mam. Powinienem najpierw przeczytać, co jem. Jestem w jeszcze większej tupie, bo się napiłem. Ale zjadłem rozkładające się jedzenie i tak jakby jeszcze mi się poproszyło, bo jeszcze jestem dodatkowo głodny. Oh god damn it. Tam wiem, dobra, tam dało się wejść jeszcze do góry, ale wiecie co? Ja naprawdę muszę się... Get the fuck out! Naprawdę muszę stąd spieprzyć. O, ruda. Ruda się dobra, zawsze dobra. O, tu jest tego więcej, ja chcę. To się zawsze przyda. Co to jest? Auć! To mnie atakuje, jakie gówno małe. Auć. Wolę stąd spierdylać jednak. Poważnie, wolę stąd spierdylać. Ale widzę, że
I tak odcinek już trwa dość długo, więc tak czy siak wrócimy do bazy, ewentualnie coś zrobimy. I tak naprawdę... I tak muszę kończyć. Bo już i tak odcinek jest dość długi. Oh fuck. Najbardziej przerażające było to coś, co tam było w tej wodzie. Ja się bałem, że to mnie teraz zaatakuje. Mam nadzieję, że to ze mną nie... Nie, to ja zostałem tego coś. Mam nadzieję, że to coś za mną nie płynie, bo to się w sumie tak jakby teleportowało. Zobaczcie, taka krótka wycieczka. Tyle co się przepłynąłem tylko tam, to jeszcze na reszteczce tamtej baterii. Patrzcie, zużyłem już 25% baterii. WoW. Dobrze, że miecz jest w miarę łatwo znaleźć, bo to jest w tych takich podstawowych rudach, a te grzyby, no to tutaj wszędzie rosną, tak naprawdę. Co są plusy? Chodź tu. Potrzebna mi jest woda i jedzenie. Fuk. Nie wygrasz, kurde. Fak, jaki lag był. Nie wygrasz z maszyną. Okej. Lecimy do bazy. Bo why not? I przeczytajmy najpierw wiadomość. Nine new biological subjects designated mode. Hunting, analyzing, sharing subject locations with other agents. Jednym słowem mamy chyba przejebane. Ale fucking kill me. Czy ja serio upiekłem pęcherzówkę? Coś, co mi daje wody, ja upiekłem. Kocham swoje mistiki. Serio, no scam. Seek fluid intake immediately. Vital signs stabilizing. To jest zgniłe, to są smażone. Vital signs stabilizing. Okej. Zobaczcie, minus 24 do tego. Minus 25. God damn it. Myśl to just wyrzuć, naprawdę. Fioletowa tabliczka. Heh. Diament razy dwa. Narzędzie nawigacyjne, co? Jakie to jest fajne! Przyrząd wynurzeniowy. Flara, konstruktor baz, palnik laserowy, ciałko grawitacyjne. Fuck. Diament. O kurde, Minecraft. Tak bardzo Minecraft. No dobra, never mind. Weźmy sobie, użyjmy apteczki. Dobrze, to by było na tyle na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał.
Następnym razem wybierzemy się albo jeszcze raz na wyspę, przejść się tam. Tam tak jakby dookoła wyspy. Albo pójdziemy już na Aurorę. Nie wiem, jak to ktoś obejrzał, możecie zdecydować, bo nie wiem. Ostatnio też mieliście szansę zdecydować, gdzie się z tego wyszło. Więc trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach i cześć!